Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Robin Skateboard. Q&A zapytaj Robina. Dawno Q&A nie było, jak widzicie, na szerokim kącie, czyli widzicie po prostu cały mój pokój prawie, że, znaczy mój kącik do grania. Tak, mój green screen wcale nie jest zbyt wielki, jak widzicie. Ciężko go czasami zmieścić na nagraniach, ale jest. Więc witam was. Dzisiaj nagrywam moją kamerką, którą ostatnio się bawię, czyli tym Xiaomi G, jak to woli, jak to lubi. I właśnie ją testuję pod względem teraz Q&A-owym, czyli vlogowym i właśnie głosowym. Głos będzie tylko i wyłącznie z tej kamerki, także liczmy na to, że kamerka da radę i że będzie dobrze mnie słychać. Więc zaczynamy pytania. Dzisiaj wybrałem parę najciekawszych pytań spod ostatniego Q&A, który był dawno temu, chyba jakoś w listopadzie w ogóle, więc wieki temu, ale spoko, już wracam i jestem. Tu mam podgląd na żywo, więc wszystko widzę. Niestety kamerka nie ma osobnego monitorka, więc nie wiem, czy nagrywam siebie, czy nie. Ale okej, okay, chyba działa, więc zacznijmy. Pierwsze pytanie od Lefaj. Tak, 2 miesiące temu, czyli już dawno temu kiedy był. Czyli od Lefaj było pytanie. Czy próbowałeś kiedyś w realnym życiu zachowywać się jak twoja ulubiona postać z gry, filmu i tym podobne? Gdy byłem młodszy, tak. Często, gdy obejrzałem jakiś film, który bardzo wpływał jakoś na mnie, na moje emocje i na przykład bardzo mi się podobał, lub obejrzałem jakąś fajną, powiedzmy, bajkę, jak byłem młodszy, może później jakieś właśnie te filmy, to jak podobała mi się na przykład główna postać albo coś takiego, to bardzo, bardzo się wczuwałem. Najbardziej to wczuwałem się w postać Robin Hooda. Jak oglądałem film albo grałem w grę z Robin Hoodem związaną, to strasznie ta postać mi się podobała. I zawsze właśnie byłem Robin Hoodem, no i się bawiłem w tego, że jestem takim Robin Hoodem, robiłem sobie łuk, ubierałem się tak jakoś śmiesznie, właśnie tak jak Robin Hood taki, i biegałem z łukiem po okolicy i się bawiłem. No i właśnie przez to też troszeczkę wyszedł ten Robin Skateboard i w ogóle, bo bardzo właśnie jak byłem młody, lubiłem postać Robin Hooda, przez co właśnie ten Robin gdzieś tam pozostał. I właśnie to, że bardzo lubiłem strzelać z takich łuków, właśnie własnoręcznie robiłem. Brało się kija, kawałek mocnego sznurka przewiązywało na dwóch końcach i można było się bawić. Świetna zabawa bojowa. Ale tak, to miałem taki wpływ w postaci na mnie, że się bawiłem. Kucharz zadał pytanie. Kolejne oczywiście Lefaj, bardzo pozdrawiam kucharza również. Te twoje krzesło wygodne polecasz? To nie pytanie do Q&A, tylko żebyś mi w komentarzu odpowiedział, ale odpowiem już tutaj i daj linki, jeśli można je zamówić. I jeszcze Brulo Games? Nie, czekajcie. I jeszcze... A nie, dobra, nieważne, nie? Kucharz zapytał o krzesło. To jest krzesło zamówione z Allegro. Ono jest nie takie drogie, bo ja widziałem takie krzesła gamingowe, które kosztują po jakieś 1000 w ogóle złotych, jak nie więcej, więc no okropne sumy. To krzesło kosztowało mnie jakieś 220 powiedzmy złotych i to jest takie zwyczajne, najtańsze, allegrowe takie krzesło... Oj, gamingowe powiedzmy, tak? Tak wygląda, bardzo fajnie. Jest całkiem wygodne, spędzam na nim dużo czasu. Trochę mógłby być miękciejszy ten poddupek, znaczy się, bo ja używam sobie poduszki takiej specjalnej, żeby było mi miękko, a niestety no słabo to. Ale tak, to krzesełko bardzo fajne, wygodne, miło się siedzi, miło się spędza czas na nim. No i tak jak mówię, kosztowało wcale nie jakieś tam grube tysiące, tylko tam nieco ponad 200 zł, więc chyba całkiem normalna cena jak na krzesło takie. I właśnie na Allegro dużo jest tych krzeseł takich tańszych, a one i tak są naprawdę okej, okay, więc kuchasz to takie krzesełeczko. A teraz Brulo Games, o którym wspomniałem wcześniej. Zapytał, czy jestem cwaniakiem. No to chyba oczywiste, że jestem. Nie wiem, dlaczego miałeś dużo łapę w górę. Ale no cóż, tak, oczywiście. No w końcu, skoro cwaniacze, to jestem cwaniaczkiem. Wszyscy cwaniaczą. I to normalna sprawa. Żeby przeżyć, trzeba cwaniaczyć. Tak to jest w tym świecie. No ale nic, żartuję oczywiście. Kolejne pytanie, Abrams. Opowiedz jakąś śmieszną sytuację ze szkoły, jakiś przypał albo coś. To mogę opowiedzieć o historii, która zawsze mi się przypomina, jeśli chodzi o przypał w gimnazjum, ale to nie będzie mój przypał, tylko czyich, Daniela, mojego ziomeczka. Pozdrawiam Daniela, jeśli kiedykolwiek by to obejrzał. Zawsze było tak, że gdy robiliśmy coś głupiego w gimnazjum, totalnie jakieś przypałowe rzeczy, to zawsze się dostawało Danielowi. To była taki jakiś po prostu fatum, takie jakieś cholerne nieszczęście. I na przykład była raz sytuacja, gdy, nie wiem, na przykład na WF-ie biegaliśmy, wygłupialiśmy się, koleś, który uczył nas WF-u, gdzieś wyszedł na chwilę, no i wiadomo, biegajcie w kółko, ja za chwilę wrócę. To wszyscy biegają w kółko, nagle dostali jakiegoś odpału i nie wiem, biegaliśmy gdzieś po ścianach, bo wtedy było dużo fan na parkour i tak dalej. Biegaliśmy gdzieś po ścianach, wygłupialiśmy się, robiliśmy jakieś fikołki, cudawianki, tylko nie to, żeby...
tylko nie to, co właśnie koleś chciał. I wszyscy się wygłupiali, no nie wszyscy, po czym nagle, w momencie, gdy Daniel przeprowadzał swój bieg po ścianie gdzieś na sali gimnastycznej, wchodzi koleś. Wszyscy grzecznie biegają w kółko, bo się akurat wyszaleli, Daniel chciał sobie gdzieś tam coś zrobić, idealnie koleś wchodzi. Wszyscy odpierdzielali po prostu manianę, a jemu się dostało, bo został przyłapany, więc no pecha miał nieziemskiego. Albo między półpiętrami były takie barierki, przez które się dało przeskoczyć trochę niżej. No nie było to niebezpieczne i tak dalej, po prostu taka barierka. No i przed jakąś chemią siedzieliśmy i się oczywiście, to była ostatnia już lekcja, już tak totalnie piątek jakiś, 17 godzina, wszyscy już totalnie zjechani. No i sobie skakaliśmy przez tą barierkę, heczki, śmieszki, po czym nagle, wiecie, przeskakuje jeden, drugi, trzeci, ja przeskakuję, ktoś za mną, coś tam. I w momencie, gdy Daniel bierze się za przeskakiwanie, wychodzi chemiczka, babeczka od biblioteki, wicedyrektorka, naraz. I oczywiście, Daniel, co ty robisz? I w ogóle, i dostało mu się mocno, potem chemiczka na lekcji siedziała i mu powiedziała, żeby zamknąć wszystkie okna, bo jeszcze Daniel wyskoczyć, coś jest tyle, no po prostu jeden wielki przypał. No ale zawsze mu się tak dostawało, więc zawsze co, to było na Daniela. No niestety, oczywiście no nie jego wina, tak, wszyscy się wygłupiali, ja zawsze mu się dostawało. No ale no przypały, ale nikomu nic złego się nie działo, także koniec końców pozytywnie całkiem. No ale to nic, dobra. Kolejne pytanie, czy byłeś uczniem, który siedział spokojnie na lekcji, czy zdarzało ci się jakąś bekę pokręcić? Ja byłem z tych takich, co raczej siedzieli grzecznie, ale jak się odpalił, to beczkę kręcił. Znaczy się byłem takim motorem napędzającym czasami jakieś różne śmieszne sytuacje w klasach. No i to, tak gimnazjum przede wszystkim w sumie chyba było takie, właśnie takie, gdzie heheszki takie były typowe. W technikum w sumie też się zdarzało, ale wiadomo, najbardziej chyba na polskim w technikum dawałem znać, jeszcze z moim ziomkiem z ławki. No, ziomek, taką miał ksywkę, więc z ziomkiem z ławki żeśmy ostro tam na polskim dawali do pieca. I w ogóle cała klasa na przykład siedziała ze strana, a my żeśmy tam się śmiali, heheszkowali w ogóle i koniec końców całkiem mi tak spoko wychodziło. Nie, ogólnie byłem takim uczniem raczej otwartym i raczej takim właśnie śmieszkowym niż takim cichutkim. Ale tu wiadomo, no bo co tam wiecie, bez jakiejś szanej również. Czy udzielałeś się w szkole jakieś apele, sztandar i tak dalej? Tak, ja prowadziłem bardzo dużo imprez. Przede wszystkim było w technikum. W gimnazjum byłem, w gazetce szkolnej. Jakąś tam uroczystość też chyba poprowadziłem zraz, ale akurat tutaj nie wiem, bo w gimnazjum to raczej tak średnio. Ale w technikum, bardzo dużo w technikum czasu spędzałem właśnie na jakichś imprezach prowadząc i tak dalej. I właśnie pamiętam, że to było tak, że się kiedyś zgłosiłem do prowadzenia jakiejś imprezy. Poprowadziłem ją razem z Sylwią Gąsiorkiem, Gąsiorek, pozdrawiam cię oczywiście. I po prostu po tej jednej imprezie wszyscy byli nami po prostu zachwyceni naszym sposobem prowadzenia. Dużo ludzi bardzo również chwaliło mój głos, jak brzmiałem pięknie mówiąc i prowadząc, więc później już mnie brano właściwie do każdego prowadzenia jakichś imprez. I właśnie Sylwię również, i byliśmy takim duetem właśnie prowadzącym wszelkie imprezy. Nawet zakończenie naszego roku, gdy już kończyliśmy technikum właśnie, już byliśmy po matury przed nami i tak dalej. No wiecie, że koniec już technikum, poprowadziliśmy sobie właśnie własne zakończenie, poprowadziliśmy. Tam w ogóle był szał, ciał i tak dalej, no ale właśnie byłem prowadzącym przede wszystkim. Przez prawie całe technikum prowadziłem większość imprez swoje i wszyscy byli zadowoleni, mam nadzieję, więc bardzo spoko. Więc no widzicie, mój głosik się troszeczkę zdał i i to nagrywanie na YouTubie na pewno też dużo pomogło, bo gdyby nie to, że nagrywam, to pewnie bym nie był taki wygadany i by mogło być różnie. Ale okej, działa, więc jest okej. Dobra. Więc Abrams, dziękuję za pytanka, bo widzę, że tutaj jest sporo. Okej, ale oczywiście, żeby nie przedłużać, bo już nagrywam 8 minut, Matko Boska. No to lecimy dalej, żeby zmieścić się w 15. Chociaż Mik zadał pytanie, czy czekam na nową odsłonę Gothica, i Silver167 również zapytał się, czy będę nagrywał Alexa. Bardzo czekam na najnowszą grę od Piranii. Nie mogę się doczekać, aż wyjdzie i dorwę ją swoje łapki. Oczywiście musiało mi się wyłączyć monitor z pytaniami. Okej, już działa. I właśnie na Alexa czekam bardzo, bardzo mocno i mam nadzieję, że wyjdzie. On chyba dopiero w 2017 ma wyjść, więc jeszcze sobie poczekamy. Ale na pewno jak wyjdzie, to kupię sobie. Jeśli będzie jakaś edycja kolekcjonerska, to chyba sobie normalnie aż strzelę. I na pewno sobie ją ogram i nagram, bo to naprawdę będzie coś fajnego, mam nadzieję, że się postarają twórcy i że będzie coś na miarę Gothica normalnie. Zobaczymy. Ale tak, czekam na tę produkcję i bardzo nie mogę się doczekać. No dobra, Hubert Topka pyta. Cztery pytania, czekajcie, ja się przepiję troszeczkę, bo herbatkę sobie przygotowałem. Okej, szybkie pytanka.
Czy masz dziewczynę? Mam dziewczynę. Ja się tak, to jak ma na imię Paulina. Ma na imię Paulina. Jesteśmy ze sobą od ponad 4 lat, czyli no już długo. Czy nagrałbyś odcinek z jakimś youtuberem, którego nie znasz? Jeśli ten youtuber byłby spoko, to bardzo chętnie nie ma problemu, oczywiście. Wiadomo, ja tam mam jakieś wymogi, z kim bym nie nagrał albo z kim bym nagrał, bo po prostu wiecie, no nie ze wszystkimi człowiek się dobrze zgrywa, tak? Ale myślę, że jakbym nie znał tego youtubera, no to wiadomo, musiałbym najpierw poznać, żeby z nim nagrać. Masz jakieś zwierzęta? Jeśli tak, to jakie? Tak, mam 2 psy, mam 2 koty, mam żółwia. I w sumie chyba tyle, więc zwierzaków trochę jest, koty w domu zazwyczaj przesiadują, pieseły na dworze, żółw to właśnie biega gdzieś tam po domu, bo on jest takim wodno-lądowym zwierzaczkiem, więc większość czasu spędza w wodzie, się kąpie i w ogóle, ale czasami gdzieś tam pobiega po domu i pohałasuje, on strasznie lubi biegać, och, taki niewyżyty żółw, no ale cóż zrobić. Okej, i dalej, jak się nazywa twój stary kanał? Nazywał się na początku, co nagrywałem, było na Piaskowym Wilku, a później, gdy zapomniałem właśnie pasów na Piaskowego Wilka, przypomniałem sobie na Robina Skateboarda i to był Robin Skateboard przez jedno R i później, gdy tamten kanał usunąłem, stworzyłem ten przez 2 R Robin Skateboard, ale i tak czy siak używam nazwy Robin Skateboard przez jedno R, tak jakoś po prostu już taką markę sobie zrobiłem, no nie wiem. I jeszcze, czy te pytania były sensowne, powiedz. Były sensowne, bardzo fajne pytania, takie luźne, łatwo odpowiedzieć, więc ja bardzo propsik. Okej, lecimy dalej. Pedrakan zadał pytanka. Nagrasz sagę Wiedźmina? Dużo ludzi pyta mnie, czy nagram Wiedźmina. Moja odpowiedź jest w 90% nie. Pewnie wielu z was się smuci, ale moi drodzy, Wiedźmin jest taką grą, w ogóle Wiedźminka, dzikiego serce z kamienia. Wiedźmin jest taką grą, którą fajnie się gra samemu, ale oglądać to już tak niespecjalnie. Zresztą Wiedźmina jest bardzo dużo na YouTubie, nagrywało go pełno YouTuberów i właściwie temat już jest taki wyczerpany. No szczerze powiedziawszy, ja właśnie też bardziej się bawię fajniej jak sam w niego gram, niż miałbym to robić na nagraniach, coś myślę, więc nie do końca jestem przekonany do Wiedźmina. Myślę, że są o wiele, no może nie fajniejsze, ale gry ciekawsze do oglądania niż Wiedźmin. Wiedźmina fajnie się samemu siedzi, gra, a nie tam, wiecie, że oglądał kogoś. No nie wiem, zresztą Wiedźmina jest dużo i tak dalej. Teraz właśnie mam Serce z Kamienia, mam podstawkę również w wersję pudełkową i teraz na Krew i Wino czekam, żeby sobie dokupić. Będę miał całego Wiedźmina 3, ze wszystkimi dodatkami w pudełkach, to jest cudowne. No i oczywiście mam talię do Gwinta tutaj schowaną w pudełeczku, więc grać można w każdy i fajnie. Ale mniejsza, dobra, więc Wiedźmin nie specjalnie. Czy w odcinkach będziesz używał jakichś bekowych wtrąceń typu nie wiem, czy pamiętasz odcinek z Gothica 3, w którym pani powiedziała ci, że jesteś najpiękniejszą tancerką tej krainy, bo wtedy oglądałem ten moment, pamiętam kilka razy, albo jakieś śmiechy po twoim sucharku. Staram się, żeby moje odcinki były śmieszne i ciekawe. Czasami to różnie wychodzi, ale zazwyczaj piszą mi ludzie, że całkiem fajnie i zabawnie i że się bawili dobrze. Więc no staram się właśnie o to, żeby wtrącać jak najwięcej takich śmiesznych, bekowych wtrąceń. Wiadomo, różnie to wychodzi, ale zazwyczaj jest całkiem nieźle. Czasami nawet sama gra po prostu tworzy takie sytuacje, gdzie właśnie są śmieszki, jakieś heheszki, jak właśnie było z tą najpiękniejszą tancerką tej krainy, był dialog pozamieniany i po prostu źle to tam jakoś wyszło. No i właśnie, no jakoś staram się, żeby było śmiesznie, a jak wychodzi, to jest różnie, ale tak, staram się, żeby było tego dużo, żebyście się bawili pod odcinkami dobrze moimi i żebyście oglądali i żebyście czerpali z tego przyjemność i żebyście się nie męczyli przy odcinkach, że jakoś zanudzam, czy no robię jakieś dziwne rzeczy. Okej, więc tyle. Od Pedrakana, teraz Polan. Robin, czy po skończonej tej serii z Gothica 3 będziesz jeszcze kręcił filmiki z jakiegoś Gothica? Tak, no to było jeszcze zanim skończyłem Gothica 3. Skończyłem Gothica 3, nagrywam teraz mody. Staram się szukać fajnych, ciekawych, krótkich modów, żeby właśnie ponagrywać trochę z Gothiczka. I gdy nagram już parę z tych modów, tak powiedzmy plus minus 5, liczyłem sobie tych krótkich modów, chciałbym zabrać się za jakiś duży, większy projekt, właśnie zapewne albo z innej gry, nie typowo z Gothica, albo właśnie jakiś duży, fajny, wypasiony mod z Gothica. Ale właśnie, kurczę, chciałbym troszeczkę od Gothica też odbiec, wiadomo, będzie się pojawiał na moim kanale, ale chciałbym również się skupić na trochę innych grach. Na pewno będę musiał jeszcze dokończyć Fallouta, żeby sobie zrobić miejsce. Aktualnie Gothic chyba najbardziej dalej króluje i będzie póki co królował. Chociaż myślę, że jakoś, wiecie, no będziemy, no wiadomo, Gothica nie można nagrywać całe życie, tak? Bo w końcu się skończy nagrywanie, a nie można nagrywać 500 razy tego samego. Więc
Myślę, że jakoś weźmiemy tego Gothica, wiadomo, że na przykład bardziej będzie w tle, a główne serie będę leciał z jakimiś albo świeższymi produkcjami, albo jakimiś fajnymi, krótkimi grami. No nie wiem, zobaczę. Na razie jeszcze nie mam, na razie nagrywam właśnie Straż Miejską, muszę trochę Fallouta jeszcze ruszyć mocniej i tak dalej, więc coś tam się dzieje, ale no właśnie goticzki tak czy siak będą na razie, więc nie musi się martwić, fani Gothica dalej będziecie mogli go u mnie oglądać. Dobra, i jeszcze Mixer, tu widzę, że ostatnie pytanie. Proszę, upijesz się alkoholem na najbliższym vlogu. O, suka, dla, dawaj, dawaj, flachy. Nie, nie będę pił, bo to nie jest odpowiednia pora do picia, to po pierwsze. A po drugie, picie według mnie jest taką czynnością, którą powinno się wykonywać w towarzystwie przede wszystkim, przy odpowiedniej okazji i niepublicznie. Znaczy się w jakimś gronie takim zamkniętym, w odpowiednim miejscu, a nie w internecie zachlawać się i robić z siebie, wiecie, takie powiedzmy pośmiewisko. Nie, dla mnie, wiecie, po prostu to... jest głupie, znaczy to mija się z celem tak naprawdę, więc no po co? No wiadomo, dla beczki ludzie wejdą i hehehe, schlał się świnia na odcinku, ale śmieszne. Nie, dla mnie to jest słabe po prostu, więc pozwólcie, że nie będziecie mnie widzieć pod wpływem alkoholu, jednak wolę, żeby mój imidż pozostał taki, jaki jest, czyli śmiesznego cwaniaczka, który nagrywa odcineczki z Gothica i mi to w zupełności wystarczy. Alkoholizmu proszę mi nie dopisywać, bo naprawdę nie ma czego. No, a tak w ogóle to flaszki, które miałem, to był Jack Daniels i dostałem na urodziny jeszcze jakiś... Co to jest w ogóle? To od moich teściów dostałem. To jest Apple Brandy, to jest brandy jabłkowa, więc bourbon taki trochę. No, ale coś tam jest. No i w ogóle na tym fiszaju śmiesznie wygląda. To się mikrofon w ogóle łapie, to w ogóle jest szeroko jak cholera. Jak tak patrzę, ten szeroki kąt rzeczywiście łapie. W ogóle widać plakat z Gwiezdnych Wojen tam kawałkiem. Tu w ogóle prawie okno mi już łapie. Nie, nawet łapie to okno, o matko boska. Tu jest lampa oświetlająca, tutaj krawędź gdzieś drugiej widzicie. Która to krawędź? Tutaj gdzieś krawędź jest. Więc nieźle ta kamerka łapie. No ale tak, to chyba wszystko, jest 17 minuta, więc pora kończyć, nie będę was dłużej trzymał. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem moją postać wam. I pamiętajcie zostawić łapki w górę i pytania, oczywiście przede wszystkim pytania, bo to Q&A. Czyli pamiętajcie o tym takim nawiasiku, w środku P i wtedy pytania zadajecie i ja wybieram. Następnym razem wybiorę te, które najbardziej mi się spodobają, bo teraz wybierałem te, które miały najwięcej łapek i były najbardziej tam jakoś komentowane, takie poruszone, a następnym razem wybiorę te, które po prostu mi się spodobają, te, które będą fajne i ciekawe i na które będę dobrze mógł odpowiedzieć czy coś. No ale tak, więc trzymajcie się, na razie nie trzymam was dłużej, pamiętajcie o wszystkim i do usłyszenia, trzymajcie się cieplutko i milutko. Na razie, cześć, pa, pa.